Siema, witamy Was ze słonecznej strzelnicy Bellona Marino i chcieliśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, po co tak naprawdę stosuje się system mechanizm Nielsena w tłumikach do pistoletów. Generalnie słuchajcie, kiedy byśmy zamontowali do na przykład tego Sig Sauera lub do Glocka czy innych rodzajów konstrukcji pistoletu zwykły tłumik bez tego mechanizmu, no to przeładowanie byłoby dość mocno utrudnione. Najprawdopodobniej ten pistolet by się zaciął. O co chodzi? W momencie, kiedy... Sprawdźmy broń jeszcze, na wszelki wypadek, żeby się nie czepiał. Pusto, strzał kontrolny. W momencie, kiedy pada strzał, nie jest tak, że od razu cofa się zamek, tylko w pierwszym momencie, słuchajcie, cofa się lufa. Spójrzcie. Generalnie lufa przekasza się dopiero w tym momencie, zjeżdża do dołu i dopiero pozwala na przeładowanie całego systemu. I system Nielsena to jest takie urządzenie wbudowane właśnie w środku tłumika, które wyłapuje właśnie ten moment cofania się lufy razem z zamkiem na samym początku. I wygląda to w ten sposób, słuchajcie. W środku jest taka sprężyna, która wyłapuje właśnie ten moment, cofa się, pozwala na swobodne cofnięcie się właśnie lufy z zamkiem, dopiero w kolejnym jakby etapie przekoszenie z tego mechanizmu, podanie kolejnego naboju i w ten sposób tak naprawdę ten mechanizm działa. To teraz zobaczmy, jak to strzela. Dobra, 5 sztuk amunicji Scorpion, 9 mm. No, jest to amunicja naddźwiękowa, ale w sumie przy tym tłumiku coś tam pewnie osiągniemy. I chodzi to w następujący sposób. Pusto. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to chodzi w zwolnionym tempie, to właśnie teraz będzie ten film. A słuchajcie, sam mechanizm Nielsena wygląda następująco. No, jest już zabrudzony dość konkretnie. Hops. Uda się to wyjąć? Chyba niekoniecznie. No właśnie, chyba się nie uda tego wyjąć całkowicie. Muszę go wyczyścić w domu. Generalnie wygląda to w taki sposób. To jest sprężyna, która właśnie cały ten mechanizm popycha. No, nagaru już jest dość dużo, więc nie jestem w stanie tego zdjąć, ale właśnie ta sprężyna to jest mechanizm, który sprawia, że właśnie to cofnięcie lufy w początkowej fazie cyklu jest możliwe. Więc taka ciekawostka, po co stosuje się właśnie w ogóle systemy Nielsena w tłumikach do pistoletów. Do zobaczenia.